Siema do wszystkich, witam was w drugim odcinku. Zagrajmy w Crash Bandicoot 2 Cold Strikes Back na PlayStation 1. I mam dla was złą wiadomość, ponieważ niestety mogę wam to powiedzieć, ten odcinek, jak i reszta odcinków, już postanowiłem, że będą bez napisów. I pewnie powiecie czemu. To co mnie zmusiło, że nie chcę dodać napisów? Niestety zmusiło mnie to, że okazuje się, że po prostu muszę bardziej, że tak powiem, poćwiczyć nad Sony Vegasem, ponieważ myślałem, że akurat będzie to w miarę łatwe, lecz niestety nie wydaje się to tak łatwe. Więc niestety te odcinki będą już bez Sony Vegasa. Po prostu w przyszłości mam nadzieję, że jeżeli uda mi się znowu ogarnąć Sony Vegasa, to znowu dla was zrobię tłumaczenie. Ewentualnie mogę wam jakieś cutscenki, bądź też scenki tłumaczyć z siebie, co powiedział, na przykład kontekst i tak dalej, więc no niestety tłumaczenia nie zobaczycie, ale no musicie niestety skończyć. Bardzo was za to przepraszam. Przepraszam was za odcinek pierwszy, który wyszedł sobie, no tak sobie, ponieważ dźwięk się spóźnił, audio się spóźniło. Mam nadzieję, że teraz będziecie słyszeli jeszcze też dźwięki z gry, ponieważ ja podam swój dźwięk, to szczerze słyszałem, ale niektórzy nie słyszeli może dźwięk z gry, więc bardzo was jeszcze raz za to przepraszam. Naprawdę uważam, że po prostu zwaliłem już na totalnie. Ale żeby wam to wynagrodzić, to zrobię teraz dzisiaj dwa odcinki, żeby po prostu dla was po prostu to wynagrodzić. Poza tym będzie to jeszcze jeden z tych odcinków, nie wam. O co mi chodzi? Pamiętacie Let's Play z Crash'a 1, gdzie był poziom, który to no pokala to. I wtedy po poprzednim odcinku miałem wątpliwości taki, że się pojawiło to jednego dnia, czy dwa odcinki zrobiłem z Crash'a jednego dnia. A jako, że miałem już to trzeciego, a wyszło to drugiego, więc postanawiam dla was, żeby mi dwa odcinki jeszcze przeprosić za Crash'a 1, za to, co się stało i przepraszam za moje słabe audio, które było w pierwszym odcinku, więc naprawdę was bardzo przepraszam. Uważam, że po prostu lubię najgorsze trudno, co mogłem takiego zrobić. Naprawdę, po prostu, no wybaczcie, no ale to muszę tak coś zrobić. Ale cóż, może przechodząc do poziomu, jest też poziom Snowpiece i cholera jasna, musiałem obarwać. Kurde. Ale cóż. No tutaj co mogę wam powiedzieć, że do poziomu to to, że jest długi Snowdog, z tym, że po prostu inaczej troszeczkę inaczej. Więc naprawdę jeszcze raz przepraszam was za pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że jakoś mi to wybaczycie, a jeżeli nie, no to niestety się z tym pogodzę już do końca tego życia z YouTube. No ale cóż. Dobra, nie będę się na to tak bardzo użalał, ponieważ nie o tym mam funkcję, bo tutaj powinien być wesoły, ale niestety no nie mam nastroju dzisiaj, jeżeli to było, bo po prostu myślę, że stałem po prostu lewą albo prawą nogą, tak mi się stało. Myślałem, że tak sobie drugi odcinek wyjdzie, ale niestety, bo może i tak, napisy były ok, ale samo audio z mnie się spóźniło ostro. A gdy patrzę na filmik ogólnie, to po prostu audio się zaczyna spóźnić. To mnie niestety strasznie. Nie wiem, jeżeli umiecie, to możecie nawet podesłać jakiś poradnik, który byście zrobili. Jeżeli oczywiście chcecie, bo ja was nie zmuszam, tak jak mówię. Ja mogę za jakiś czas dopiero się podpisać, ponieważ szczerze, tak nie zrobię. Dajcie mi dopiero za jakiś czas, ponieważ no, wolę to zrobić wszystko na spokojnie, a nie na dziwne. Ale po prostu mogę tylko powiedzieć, że będzie tylko jedna, pokażę na swój ponieważ mówię, wiecie, to mamy cały świat, więc cały warto schodzi to wszystko. Wiem, za dużo potem słowa, więc ale cóż. Teraz czas na bonus. Szczerze, bonusy w tej grze są nawet spoko. I tak, co mogę jeszcze powiedzieć o tej grze, ponieważ tego pewnie nie powiedziałem o tej grze. Czego ja nie powiedziałem? Chciałem wam opowiedzieć o pewnej postaci, która się pojawiła między jedynkową płytą, ale i taki jakby powrót, bo są to dwie postaci, nie? Ale i taki
powrót będzie w trójce i prawdziwą historię tej postaci to zdarzy dopiero w naszym razie pod entrance. Więc wiecie, trzeba będzie troszeczkę pokazać na tę gierkę. Ale cóż. Koniec podróży. Wcale się nie dzieje, że stracę troszeczkę żyć, ponieważ na pewno będzie jakiś poziom, który nie wdrę dosyć. Oczywiście może być misję polarnym. Powiem wam szczerze, że poziomy misję polarnym są takie same. To są dobre. Ale po prostu nie wiem. Po prostu się robi na nich 100%, jeżeli robi się na pierwszym razem. Ale mogę wam powiedzieć jedno, że jesteśmy niedaleko końca gry. Tak, ta gra jest straszna. Może nie jest krótsza od Crasha, albo jest może krótsza od Crasha Bandit 1, ale nie jestem pewien. W ogóle, chociaż się cieszę, że oglądacie to i teraz naprawdę mówię to już teraz, żeby nie było takiego krótsza, bo za nie będę robił. Znaczy, po prostu zobaczycie mój gameplay i ja wam będę po prostu zobaczył potem. Które zobaczycie, no i cholera jasna, zapomniałem trzech skrzynek, no kurde. Ciekawe gdzie one są te skrzynki. Ale cóż, naprawdę po zadekowaniu zrobię sobie pogodę, więc spokojnie. Patrzcie za te pauzy w tym filmiku, ale jestem przy okazji niego obiad swój, ponieważ ten odcinek planowałem wrzucić o 8 rano, albo minutę, ale teraz nieco raz nieco się zmieni czas. Będę po prostu różnie wrzucał, raz tak, raz tak. Pewnie się zapytacie czemu. Ponieważ teraz już tak szybko nie wyspę, ponieważ kiedyś szłem spać, usta druga, usta trzecia. A teraz to jest na przykład jedynie zarobienie. Więc wiecie. Ale cóż. Czas na R-ka. Poziom, którego pokazałem wam poziom w poprzednim odcinku. Mamy 21% i 8 na 42 drzewy, więc spoko. No i nie pokazałem wam ten poziom poprzednim odcinku do ale. Niestety to będzie. Ale. Tutaj, szczerze, tutaj nie zdobędziemy wszystkich. To jest maksimum, ponieważ będziemy musieli odbyć alkę, dlatego że coś nie będzie zrobione. Oczywiście alternatywna ścieżka będzie dopiero w chyba dopiero w następnym Warcrubie albo w czwartym dopiero odbyłem, ale nie jestem pewien, bo już szczerze nie pamiętam. Ale co, czas na powóz i przebiję na powóz. Ale to było oczywiście pewne, ponieważ zawsze przeważnie ten powóz. Szczerze, ten bonus mogę już strzelić, ponieważ i tak nie zdobędę wszystkich skrzynek. Ponieważ nie pójdę tak prosto, tylko gdyby drable, tak, robię czaszkę. Ponieważ czemu? Ponieważ tak wszystkich skrzynek nie zdobędziemy, to nie opłaca się. W ogóle. W ogóle to nie opłaca. Ale co, tak wygląda. Droga czaszki. Poziomie. Wiem, że... O! Ładnie. Wiem, że... Się powiedzieć. Kurde. Dobra, pobijajcie. Pobijcie to. Co ja mogę wam powiedzieć? No teraz jestem w sumie w drodze nagrywania Crasha 3. W sumie powoli Crasha 3. Kończę tak, to nie pojedzie. Crash 3 trwa 5 czy ile? Crash 3 trwa, czyli Warp trwa 6. Ponieważ ja te gry szybko przechodzę, ponieważ tak w sumie chcę się w te wakacje wyrobić dużo LP. Ponieważ wiecie, jak się rok szkolny zacznie, ponieważ ja jestem ponad baza. Tak, to sobie nie wliczam, ponieważ wszyscy wracali mi jeszcze do liceum. A dlaczego? Ponieważ uważałem, że to liceum już chyba nie zdało się. No ja sam też tak mówię, ponieważ to liceum praktycznie. Ale kiedy będzie rok szkolny, to na tytuł już szansę zostać, bo nie wiem, jak będą.
mogą się nawet zdarzyć raz na tydzień, dwa razy na tydzień. Bo niestety codziennie nie będę, albo w weekendy nawet się tylko będę pojawiać, bo kiedy będę miał czas oczywiście. Ale to wszystko się przemyśli, to są wakacje i odpoczywajmy od tej szkoły. Ale cóż, czas na meryt. Oczywiście. I szczerze ten poziom jest spoko, ale mówię, jeżeli chodzi o 100%, to potrafi wnerwić. Bardzo wnerwić. Ale cóż. Powiem wam szczerze, że ten wzrok, proszę, jest. O, jak to stało? To jest taka zasada. Na takiej zasadzie wszędzie. Oczywiście nie myślicie, że on to chce zabić czy coś. No przecież. To była oczywiście cała nagroda. O, lele, jasna. Jak widzicie, musiałem spaść, ponieważ zabrakło mi tej jednej skrzynki. Cholerka. Oczywiście, jeżeli będziecie dużo razy tracić życia, to może czego nie życzę, jeżeli będzie to, to tutaj gdzieś w tym fragmencie tu mnie powiedzieć. Naprawdę nie jest tak. Ale cóż. Zobaczymy, czy za podejście w drugim odcinku, ale zobaczymy. Zobaczymy. Chwilę prawdy. Mamy 50 rzeczy, cholera, i teraz będzie 39 znowu. O mój Boże. Mój Boże. Teraz się widzą w stronę kampanii. Może teraz się uda podejść do trzeci. To jest to chyba 3. Zobaczymy, czy się uda. Mam nadzieję, że tak. Ale cóż. Podejście numer 4. 48 już. Znowu ten wzrok oczywiście. W ogóle. Chyba w stronę. Nawet. Planowałem sobie tak, wiecie, tłumaczyć do końca gry, ale ja widzę, że autor się spójrzy na to troszeczkę, by to zniechęca. Cholera jasna. Cholera jasna. Mamy ile życi w tej książce? No trudno się. Troszeczkę życi może się straci, ale ja tak robię ten widok. Panie, nie martwcie się. Mam nadzieję, że to dobrej jakości, ponieważ przerabiam te wszystkie filmiki na format MP4. Zobaczymy, czy za to podejście, czy uda. Może nie będzie to się udało. Będę to zginąć. To jest chyba podejście na razie numer 5 albo 6. Coś takiego. Zobaczymy. Dobra, słuchaj. Może teraz już miałem taką szansę. Radę. 24% gry. Wow. O, przepraszam, jeżeli słyszycie tam helikopter albo samolot, ale... No! W końcu! Nie, teraz to zabrzmiało jakby lubił się na tym odcinku, ale ja kocham się na tym odcinku, naprawdę, tylko że cholera jasna, nie wiecie, jak się już nie uda. Ja teraz tym razem mi się udało pograć na strzałkach, ale on był na gałkach wtedy, ponieważ on się nie udało, nie udało, nie udało, nie udało, nie udało, nie udało, ale szczerze, bo ja pan sobie sobie nie udało, nie udało, nie udało, nie udało, nie udało, nie udało. O tak. I cholera jasna, jak pójdę! Cholera jasna! Cholera jasna. No ale co? Dalej. No, chodź. Przepraszam, że tak powiem, ale nie ma się za to, ale... Nagrywanie to jest moja pasja, nie wiem, ale po prostu tak...
mordę po kasie. Mam nadzieję, że następne poziomy się nie będą aż tak chamskie, chociaż zostało nam jeszcze dwa tego poziomu. A szczerze wiecie, co jest minusem tego pozioma? Że jak widzisz, że wszystko to się nie może zniszczyć. Czemu nie zrobiłem takiego systemu? Nie można się bawić. Jak gra tutaj nie pozwala na wracanie. No patrzcie, to jest głupie. Nie mogłem ten drugi skrzynki zebrać, to nagle się okazało, że zebrałem drugą i ostatnią, ale pierwszej nie mogę zebrać. No, nie mam niestety przy sobie Pepsi, a szkoda, bo bym się chętnie napił. Ale mam przy sobie jedzenie, więc coś zjem. Ładnie kosztuje, już ładnie. Ale cóż, czas na następny poziom Crash Crash. I ten to jest kolejny poziom, który nas ściga kula. Nie wiem, teraz na kolejną mordę, nie. Tutaj ten poziom chyba jest połowy skrzynek. Chyba jest nie połowy czterech takich skrzynek, ale to żyje. Ale tutaj zaraz zobaczycie skrzynek, który zaraz teraz spadnie i przez jakiś czas będzie mi odbić. Jeżeli chcecie skoncentrować się jeszcze z prawo, ponieważ tam są skrzynki. I również platforma, która zaprowadzi was do... Ona zaprowadzi was do... Tak, dobrze. I teraz dalej kontynuuję. I ja szczerze wolę to poziomy wygaszu. Tak jak wspomniałem, to nasz przecież jest wielą. Tutaj na tym nie było. Szczerze mówiąc, jak to został fajny, to jak lepiej to było, jak się nazywa. Szczerze, to było to tak sobie zależy. To już trzeba popatrzeć, ponieważ była jeszcze pani. Mamy tutaj. Wyjdzie gra. Ale ja nie chcę wam tutaj spoilować, co wam tutaj opowiem, ponieważ jeżeli okaże się, że nie wyjdzie, to będę to po prostu łapie. Jest jedynie złości zgadzi, a powiem wam szczerze, że wyobraźcie sobie teraz muzykę Crasha na PlayStation 4, tego najlepszego. Wyobraźcie sobie to graficzne, wyobraźcie sobie jakieś, nie wiem, nowe moce, nowe opory, tak. No tak jak wygląda jak to nową grę. Wyobraźcie sobie jak to nową grę. Oczywiście nie od razu grę. O, nie coś, ale wyobraźcie sobie tak w sensie jak to wygląda. Wyobraźcie sobie moce jakby o ich nowy przyszedł. Może być to wiesz łamać Raven. Szczerze, tą no, tę grę, czyli Ravena, kiedy z 99 życiami. I tutaj dochodzimy do frajerskiego momentu. Nic tutaj nie ma, nie? Ale patrzcie, gdzie są skrzynki. Musicie w takim... Takim, że się rozwoicie, że ta kula was nie rozwoicie. Jak wiecie, że się rozwoicie, to prezentowałem się chyba w kraszu w jedynce. A jak wiele nowa pomoże, to jest
Ale cóż, tam kolejny kryształ, kolejny dżem. Kura, jesteś szczęśliwy z tego powodu bardzo. Kolejny poziom skoncentrowany, do którego nie musimy wracać. Więc jesteś z tego powodu bardzo szczęśliwy. Bardzo. Ale cóż, czas na ostatni poziom. Nowy poziom. The Ill Deal. I na pewno się nie wiem, co to jest za poziom. Jest to poziom kanałowy. Kanałowy, tak. Zgadliście, dobrze? Kanałowy. Hurra! Więc robili wodę, żeby je sprawdzić. Są tu białe roboty. Jak ta obkłosi się anonowa. Czyli jak dalej funkcjonowa. I nowym robiem, co tutaj jest, bo już jest jeszcze na wyższy komór. Teraz to jest tutaj bardzo wyczerpujący krok. Po prostu to się dzieje, gdy kawałeczek się... Maska. Szczerze mógłbym mieć akwak, ale akwak robi się i tutaj macie sekret. Tak, w tym miejscu macie sekret. Które zachodzi was do zielonego drzewa, więc zajmujecie się do poziomu. Ach, mamy 30% tej gry i 11 na 42 drzewy, więc jestem tego powodu bardzo szczęśliwy. Naprawdę. Bardzo szczęśliwy, ale niestety nie potrafię tego wam zademonstrować, ponieważ to jest taki dzień, teraz się tak nie wyszłem bardzo. Nie wracamy do systemu, gdzie jak widzę. Czas na pole z tą drogą. Ale cóż, czas na jedną tego drzewa. Dziękuję. Więc teraz radzę wam jeszcze raz już tylko rozwijać tą skrzynkę. Tylko. To jest czas na bonus. Te bonusy są spokojne. Trzeba zaprowadzić kudę. Pierwsze dwa opcje z tej gry. Ale już chyba dalej się nie potrzeba. Szczerze, ale już nie. To po prostu odbytnie osobno zawsze, bo niestety trzeba to zrobić tam. Jeżeli ktoś nie podzieli odbytnie, że w sensie tak byłby odbytnie trzeci dzień. Wybaczcie za to, ale tu coś nie robię. Więc czas na podejście numer 2. Więc życie będzie. Przynajmniej sobie odpowiedź.
bonus zaliczony. Yeah. Więc teraz idzie w lewo, tak jak się tam pasy, ponieważ tutaj będzie kryszka. Kryszka się tutaj znajduje. I szczerze, to wszystko. Pozwólcie ewentualnie te skrzynki, jeżeli zbieracie od tego wszystkie demy. A szczerze, radzę wam naprawdę, ponieważ ci co nie grali, to szedł, to będzie fajne zakończenie. Jeżeli wszystkie demy. Ale szczerze, to już nie będzie się robić. Szczerze, nawet do mnie po prostu te orzutniki nie będą zobaczyli, bo to nie stawią od razu. Tylko ewentualnie prawie żeby była ta rozdzielka. Ale cóż, nowy ten, nowy motyw straszny, bo to może wychodzić o takich rzeczach. Szczerze, jeżeli ten miał wygrać od razu, to jest jakaś wolno, bo to jest cholerny wolno. Właśnie za to, ale po prostu ziemię. I to stało nam 3 skrzynki. Tak sprawdzałem przed nagraniem. Sprawdzałem te skrzynki, żeby to robię. Czego jeszcze mnie? Powiem wam, że najdłuższy koniec jest tylko, żeby zobaczyć to wydarzenie. No cóż. Proszę bardzo. I proszę bardzo, taki jest koniec. Zobaczcie, tutaj jest wejście do końca, ale jeżeli uderzycie w te kawałki, to wiecie co to znaczy. Nie możecie lepiej od czym pójść. Więc teraz pozwolę, żeby Crash sobie troszeczkę potańczył, ponieważ zebrałem wszystko w tym poziomie i szczerze, prawie cały ten łapun został zaprezentowany prawie na tym poziomie. Bo ja tańczyć chcę, wolę do szkiny tańczy się, buję się, buję się. Więc czas teraz na... I'm running low on power, so communication from this point will be difficult. Again, be wary of the pathways between warp rooms. I że co każdy warp room będzie na powodzenie. Tak mniej więcej z wolnego wydarzenia to będzie. Więc czas na teraz na dwóch bossów. I oni będą? Zobaczymy teraz. Czas na walkę z... Komodo Brothers! Albo Komodo Bros. Jakby to już ktoś chciał. Więc są to bracia Komodo, którzy szczerze rzadko pojawili się w grze. Pojawili się tylko w tej grze i patrz, to wszystko. Komodo Joe tylko się pojawił jeszcze w Grace. Ale cóż. To wszystko, co musicie robić w tej walce. Po prostu kiedy punkty musicie zmęczyć, musicie go po prostu zespinować albo uderzyć. I on teraz gruby się wkurzył, będzie rzucał pojedynki i postrzegi, które zagrały za portal na tyle i tego się będzie wykonało. I walka się to samo, bo w walce jest to wszystko. Ja nic interesującego nie mam, nic nowego, ale szczerze, mój ulubiony błąd dopiero się pokaże w trzecim błędzie, czyli w tym co będzie po tym, jeżeli skończymy walkę, to jest to wszystko. Szczerze początkując, może ich nawet po prostu rozwalić. O tak. Jeżeli słyszycie to przyszedniecie, to w taki sposób może ich rozwalić. I teraz gruby się wkurzył i będzie rzucał ostrzami. To wszystko. Pachmur będzie się tak długo kręcił, że się skończy wrócić. I tutaj obejrzałem, cholera jasna. Ale cóż. Komodo Bros, czyli Komodo Brothers, zostali pochowani. Kurde. Więc czas teraz na trzeci workroom. I szczerze, teraz skończę na razie nagranie, zrobię sobie chwilę przerwy i wrócę do was dopiero tak gdzieś pod wieczór. Zrobię dla was kolejny odcinek, ponieważ muszę sobie też przerwę zrobić. Ale cóż, czas na hologram Cortexa.
Więc Cortex mówi, dobra robota, grasz, wiesz, obviously lacked your metal. Po prostu Brothers nie byli dla nas takim wyzwaniem dla grasza, jak pokazuje. I co jedynie Cortex nam powiem, to żebyśmy mieli kolejne 5 kształt, ponieważ grasz jest potrzebny, grasz musi uratować świat. Ale cóż, na dzisiaj to będzie koniec, z tej strony był Pomidorowy i ja was żegnam. Do następnego odcinka mamy 34%, więc... Do zobaczenia, do usłyszenia, na razie, trzymajcie się, cześć!